będę płacił jej jeden grosz za każde wypowiedziane słowo do końca dzisiejszego dnia. A możesz mi powiedzieć, co ty tam klikasz cały czas? Będziesz musiała. Ja nie wiem, co mnie podkreśliło, żeby taki odcinek nagrywać. Tengo, una, bien, idea. Mam dobry pomysł, jaki? No tak zbytnio nie, bo na usuwane punkty, jak coś powie. Tak się cieszę, jak stawicie łapkę w górę. Natalia, proszę cię, nic już dzisiaj nie mów, dobra? Błagam cię, nie odzywaj się, nie odzywaj się, Natalia, proszę cię. Siemanko, z tej strony Citrux i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym muszę być póki co cicho, bo Natalia jeszcze śpi. I w dzisiejszym odcinku... W sumie wiecie co, pójdę lepiej do samochodu, żeby na pewno nie słyszała. Okej, słuchajcie, jestem już w samochodzie, więc Natalia teraz na pewno nas słyszy. I w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będę płacił jej jeden grosz za każde słowo, które wypowie. Zasady tego filmu są bardzo proste. Po pierwsze, to co Natalia będzie mówiła, musi mieć sens. I to nie mogą być jakby te same słowa powtarzane w kółko. Po drugie, każde słowo, które wypowie, będę musiał ręcznie zliczać na moim telefonie, więc no będę musiał uważać, żeby na początku tego nie zauważyła. Po trzecie, tak jak mówiłem, będę płacił jej jeden grosz za każde wypowiedziane słowo do końca dzisiejszego dnia, czyli do północy ten odcinek będzie trwał, ale będę, słuchajcie, wypłacał Natalii pieniądze o każdej pełnej godzinie. W poprzednich odcinkach z tej serii tak właśnie robiliśmy i boję się, że Natalia może szybko skapnąć się, o co chodzi, ale właśnie dlatego po czwarte przygotowałem specjalne koło fortuny, którym będziemy kręcili co godzinę, ale dopiero w momencie, gdy Natalia skapnie się, o co chodzi w tym filmie. Jeśli jesteście ciekawi, czy Natalia skapnie się, o co chodzi, ile słów wypowie w ciągu całego dnia i ile udaje się zarobić, to oglądajcie koniecznie dzisiejszy odcinek do końca, ale zanim zaczniemy, to standardowo zapytajmy koło fortuny, i lajków powinniście zostawić pod tym filmem, a powinniście dobić tutaj 22 618 łapek w górę. No a poza lajkiem sprawdź również, jaki kolor ma u was przycisk subskrybuj widoczny na dole pod ekranem obok mojego awatara. I jeśli ten przycisk jest u was czerwony, to koniecznie w niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby był szary. Dzięki temu nie przegapicie żadnego nowego filmu na moim kanale. No i pomożecie mi dobić 1,5 miliona subów. Okej, słuchajcie, wróciłem do domu, jest godzina 8:55. Idę zaraz odpalać live'a i nie wiem, ile ten live'ik potrwa. Może potrwać ładnych parę godzin, więc umówmy się, że dla bezpieczeństwa zacznę płacić Natalii dopiero o godzinie 14, więc widzimy się, słuchajcie, o 14. Okej, słuchajcie, witam was ponownie. Mamy w tym momencie 14:02. Ja już, słuchajcie, jestem po live'iku i teraz, pani Natalia, czy domyślasz się, o co może chodzić? No tak właśnie, nie do końca. No powiem tak, widzowie, ten odcinek będzie chyba dużo trudniejszy, niż się spodziewałem. Co, to będą jakieś wyzwania, czy co? Poczekaj. Jezu, widzowie, jak ja mam to robić? A co ty będziesz robił? A co chodzi? Ty klikasz, co? Nie wiem. Dobra, Natalia, ja proponuję iść na ten spacer, na który byś mówiła, co ty na to? Możemy iść normalnie. Tak, możemy iść normalnie, a czemu nie? Właśnie nie wiem, bo nie wiem, co robimy. Nie, no możemy. Dobra, słuchajcie, Natalia zamyka dom, muszę się streszczać, powiem wam szczerze, jest tak ciężko zliczać te słowa, że masakra. No ale jakoś próbuję dawać radę. Póki co Natalia powiedziała 78 słów, bo wyszedłem szybko z domu i teraz idziemy na spacer, więc słuchajcie, schowam szybko jakby telefon do kieszeni, będę się miał rękę w kieszeni i tam będę to wszystko zliczał. Okej, słuchajcie, jesteśmy już na spacerku, elegancko, proszę bardzo. Okej, słuchajcie, jesteśmy na plaży, jak tam dalej ci się podoba? Fajnie, takie spokojne morze dzisiaj. No, takie całkiem. A możesz mi powiedzieć, co ty tam klikasz cały czas? Nie sobie chciałem ci powiedzieć, że to widać, że coś tam naciskasz cały czas. Co widać? Co widać? Nic nie widać. Nic nie wiem, Natalia, nie mogę ci nic mówić. Dobra, to będę teraz stała. Co? Pokaż mi tak rękę. Jak rękę ci pokazać? O co ci chodzi? No i co, mam telefon. I co? I ty czy będziesz tak stała, serio? Tak, jedno już sprawdziłam, to nie jest zachodzenie. Bo klikasz, jak stoję w miejscu. Dobra, muszę kombinować dalej. Co robimy na obiad? Myślę, co robimy na obiad, Coś liczysz? Nie. Nie, a czemu? Nie wiem, jakbyś tak długo myślał, jak ja coś powiem, to ty tak jakby analizujesz to długo. O, właśnie teraz. I się tak zwieszasz. Moim zdaniem coś tam zliczasz. Tylko jeszcze nie wiem co. Wiem już na pewno, że nie kroki, ale nie wiem co. Nie, no co ty? Dawno już nagrywałem tak trudnego odcinka dla mnie. Ja mam pewne podejrzenia. Jakie? Ale nie wiem, czy to jest to. Co? Co tam myślisz? Ty takie zwiechy łapiesz dzisiaj mocno na coś. Nie, no ja ci mówię, ja się po prostu nie wyspałem, wiesz? Mam takie wrażenie, że za każdym razem jak coś powiem, że tak strasznie długo to analizujesz. O, właśnie. Teraz to robisz. Wydaje ci się, to nie ma serio, to tak jakby... Tak? Wydaje mi się? No. Na pewno? Co? Tak? Nie? Halo? Czekaj, czekaj! O co ci chodzi? Czekaj, powiedziałeś czekaj! No czekaj, no bo czyli? Tak szybko idziesz, weź się spokój, dziewczyno. Jakbym za szybko mówiła i byś nie nadążał. No o co ci chodzi? Nie? Za czym niby miałbym nadążać? Ja tak ciężko bym zgadnął, co nagrywamy. A jak powiem, co nagrywamy, to powiesz mi, czy to prawda, czy nie? No. Czy zliczasz każde moje słowo? No. Tak? Nie, no skąd wiedziałaś? Serio? A wiesz, dlaczego zgadłam? No. Czekaj.
A wiesz, dlaczego zgadłam? No dlaczego? Bo trzymałeś cały czas telefon. To jest cały czas telefon, ale miałem go w kieszeni przecież. Ale było widać, jak klikasz. Okej, słuchajcie, plus jest taki, że teraz na lewie, że ma wolno mówić, tak żebym nadążał. A czy ja coś z tego mam, czy nie? Czy ja coś z tego mam, czy nie? Poczekaj, ty coś masz z tego? Nie wiem. Okej, słuchajcie, wróciliśmy już sobie do domu. Okej, widzowie, aktualnie sytuacja wygląda tak. Proszę bardzo, oto twoja wypłata, czekaj. I co ty na to? 6,52 powinno być, ile jest? Proszę bardzo, okej, teraz się zgadza. I co ty na to? Mam mówiłam, czy słaby przelicznik jest? No, nie wiem. Sytuacja mega się pokomplikowała i powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że aż tak szybko się to wszystko wydarzy. I teraz tak, Natalia, czy ty wiesz, co nagrywamy? Wiesz, nie? Dobra. Czy wiesz, jaki jest przelicznik? Okej, to ja ci jeszcze póki co nie zdradzę. Ale widzowie, Natalia nie wie jeszcze wszystkiego, bo mamy jeszcze koło fortuny. I koło fortuny, tak, koło fortuny będzie działało tak, że mamy na nim 4 ułatwienia i 4 utrudnienia. I teraz, Natalia, co godzinę od momentu, gdy skapnęłaś, o co chodzi, będziesz musiała na nim gadzić, okej? Takie są zasady odcinka, więc Natalia, klikaj na i zobaczymy, co będziesz musiała robić od godziny 15, a będziesz musiała mówić słowa tylko na wylosowaną literę. Zobaczymy, jaką literę będziesz miała tutaj teraz na tej godzinę. I chyba, Natalia, czas na jakiś obiadek, co? No. No, powiem ci, że no chyba za dużo nie robisz. Co robisz? Nastawiam, dobra. A co w ogóle jemy, Natalia? Niespodzianka. Niespodzianka? Niespodzianka, no, okej. Okay. Najtrudniej. Co najtrudniej, co najgorzej? Oho. Co? Najostrzejszej. Najostrzejszej, bez kitu. Dobra, dodajemy, no powiem ci, Natalia, że będziesz miała 3 godziny na maksa. Następnie. Czekaj, następnie, stop. Namydlam. To jest niby to namydlanie? No, nożujemy. Jakie nożujemy? Nie ma takiego słowa jak nożujemy. Nie. Nie ci mogę zaliczyć, ale nożujemy nie zaliczam, nie ma opcji. No nie, najgorzej. Nacinamy następne. Czekaj. Poczekaj, stop. Nacinamy następną. Chyba tyle. Nie możesz mówić ciągle tych samych słów, taka jest zasada. No nie. Słuchajcie, byłem przerażony tym odcinkiem, bo bałem się, że wydam fortunę, ale póki co Natalia powiedziała tylko tyle słów. Nawet nie jest 10 zł, więc Natalia... Na czosy na pewno. Na czosy na pewno? No. Na czosy na pewno. Na powietrzanie, nadmuchiwanie. Następnie nakładane. Nasolane. Nie ma takiego słowa, nie uznaję. Napieprzane? Bardziej, okej. Okay. Nakładamy. Niosę najzgrabniejszemu. Za to widzowie z 10 dodatkowych punktów. Nie, no żartuję, wracamy. 80 musi być. Ale to wygląda, widzowie. Najostrzejsze, no. Dziękuję, to by też strasznego. Ale dobija godzina 16:00. I teraz teoretycznie powinna być kolejna wypłata, bo miało być co godzinę, ale jakby nie resetujemy licznika, więc może, żeby było łatwiej, oddasz mi to, co ci zapłaciłem w poprzedniej godzinie, a ja potem na koniec dnia jakby zapłacę ci całość. Co ty na to? No. Okej, w takim razie proszę bardzo, zwrot do banku, dziękuję ślicznie. No i kręcimy kołem. A właściwie, Natalia, to ty kręcisz. Uwaga, co będziesz miała od godziny 16:00? Czas się przekonać, a będzie to... Godzina bez mówienia! Teraz nie możesz nic mówić, a jeśli w tej godzinie się odezwiesz, to zerujemy licznik i nie dostajesz nic. Tak jest, więc radzę się pilnować! Co tam robisz, Natalia? Nie myślałem, że się uda, widzowie. Ej, Natalia! Ajajaj, nie tym razem. Wybiła właśnie 17. My w międzyczasie, jak widzicie, się spakowaliśmy, bo jedziemy zaraz do rodziców. Ale zanim to, Natalia, to zakręć po raz kolejny kołem fortuny i zobaczymy, czy tym razem będziesz mogła coś mówić. A będziesz mogła mówić z mnożnikiem razy 4 przez 5 minut. Dobra, odpalaj minutnik i lecimy z tym. Minutnik, lecimy z tym, dobra. Okej, teraz jak widzicie, za każde kliknięcie będą dawane aż 4 punkty. W takim razie, uwaga, czas start. Poszło, dobra, uwaga. Siema, Karol. Co tam u ciebie? Możesz troszeczkę szybciej nabijać. Mogę. Muszę powiedzieć jak najwięcej słów, ponieważ musimy zaraz jechać i nadal nie wiem, jaki jest przelicznik. Chciałabym się dowiedzieć, ale nie chcesz mi powiedzieć. Nie. Wydaje mi się, że wiem, jaki jest ten przelicznik, ale może jednak nie wiem, a może wiem. Jezu, wolny, czekaj, już się pogubiłem. Dobra, to pakujemy się do rodziców, wszystko mam już przygotowane. Mój plecaczek jeszcze muszę wziąć. I co, zajdziemy po drodze do tego McDonalda, czy nie? Bo McDonalda, ja bym sobie zjadła McFlurry. Nie, bo ja bym sobie zjadła McFlurry. A ty bierzesz też green screena? Musisz go brać? Też green screena. Możesz sobie obrać maseczki wszędzie. Ile chcesz sobie życzysz? I zamknąć drzwi, czekaj! Chcę powiedz mi ciekawego, w ogóle mam takie... Może ja gadam sama do siebie? Jezu, możesz! Mogę jeszcze gadać! Okej, dzwoni telefon, słuchajcie, mamy na liczniku 2359 słów. Okej, słuchajcie, na liczniku mamy 2432 i teraz musimy jechać. Natalia, jak to robimy? Ja będę naliczała.
Ja będę naliczała. Dobra, ale czekaj, na małego poluszka, że będziesz dobrze liczyła. Dobra. Dobra, jest obiecane. Dolicz za dobra. Okej, okay, to jedziemy do Maka? Czy nie? A teraz tak będziesz mówiła ciągle? Tak. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy w końcu w samochodzie. Samochód stoi przed nami. Jest to taksówka żółta. Patrzcie, widzowie, ile już mam. Jest super. Karol się super ze mną bawi. Świetnie się bawi, po prostu najlepiej. To mówi, że jest ekstra. Okej, słuchajcie, zrobiliśmy małą przerwę na stacji, dlatego że mamy, jak widzicie, 18.01, a na liczniku 3520 wyrazów. Ale tym razem czas na kolejne zakręcenie kołem fortuny i zobaczmy, co tu będzie. Mówienie bez sensu przez 30 minut? A mogę mówić to samo słowo? Tak. No właśnie, żeby nie było minutik na pół godzinki, okej? Okay? Co jest grane? Dobra, nie, widzowie, ja jadę, ja odpalam radio i jadę. Nie wiem, co mnie podkreśliło, żeby taki odcinek nagrywać. Tak. Tej się zaczęła płyta i ja będę tak jechał teraz. Co, jak się bawisz? To ja przysięgam, że jeszcze 5 minut i ciebie tutaj zostawię. Okej. Co? Koniec. Ile dokładnie zrobiłaś, Natalia? Ponad 11 tysięcy. Ponad 11 tysięcy? Chwilę poczekaliśmy i dochodzi godzina 19, a to oznacza, że czas na kolejne zakręcenie kołem fortuny. Ale okej, sprawdźmy, co tym razem będzie. Uwaga, kręcisz kołem fortuny i przez najbliższą godzinę będziesz musiała mówić po hiszpańsku. O, proszę, Natalia, będziesz mogła się wykazać, widzowie, bo uczyliśmy się kiedyś hiszpańskiego. Co o tym myślisz, Natalia? Muy bien. Muy bien. Me llamo Natalia. Dobra, widzowie, ale jesteśmy pod Makiem. En la casa? Yo vivo en la casa, sí. Mieszkam w domu, widzowie. Natalia właśnie mówi muy bien. Quiero McFlurry con Lion y Carmelina. Czyli chcę McFlurry z Lionem i Carmelem? Sí. Żeby nie było, widzowie, tłumacz był grany. No puedo esperar para comer. Czyli, widzowie, nie mogę doczekać się, aż zjem. Tengo una bien idea. Mam dobry pomysł, jaki? Voy a leer artículos en español en internet. Czyli, widzowie, zamierzam czytać artykuły po hiszpańsku w internecie? Si. Ale po co, Natalia? Ja ci, Natalia, coś pokazuje. To, że licznik... O nie, co? Yo vivo en Granada. Es una ciudad pequeña. Ty, Natalia, powiem, że to jest tysiąca IQ pomysł. Tylko pytanie, ile ci zejdzie z całością? Ile czytasz całość? No se. A, nie wiesz, dobra. Widzowie, okazało się, że tekst ma 136 słów, bo wcześniej to były znaki, więc Natalia, przydałaś już ile raz? No teraz, słuchajcie, ustawiam, że przy naciśnięciu plusa będzie dodawanych 136 słów, czyli cyk. No i teraz, Natalia, po przeczytaniu po prostu naciskasz plusik i jakby cały tekst się zaliczy, dobra? Tylko ja będę cię sprawdzał. Temas, cerca de mi casa hay muchas tiendas para hacer la compra, panadería, carnicería o pescadería. Yo vivo en Granada, es una ciudad... Okej, słuchajcie, dojechaliśmy do moich rodziców, jesteśmy teraz w garażu, ale mamy 20.05, więc trochę spóźniliśmy się z losowaniem. Chociaż, Natalia, tym sposobem z czytaniem po hiszpańsku trochę sobie nabiłaś, co, licznik? Ale, Natalia, zagnieć bez kolejnej kołem fortuny, zobaczymy, co tym razem się wylosuje, a będzie to... Będą to minusowe słowa przez godzinę. Co, ale jak to będzie wyglądało? Co, ale jak to będzie wyglądało? Minus 6, musisz sobie odjąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, okej. Dobra, to ja to co, teraz przez godzinę nie będziesz totalnie nic mówiła? Ale to nawet się nie przywitasz z moimi rodzicami? Okej, dobra. Halo. Hej, Fulka. Z Natalią nie pogadacie teraz chwilę. Z Natalią nie może gadać? No tak zbytnio nie, bo ma usuwane punkty, jak coś powie. Co? Słuchajcie, Natalia nawet nie może porozmawiać. Fulka, chodź do mnie troszeczkę. Ten ogon, patrzcie, widzę, jak jeździ. Tak się cieszę, jak zostawicie łapkę w górę. Mamy 21.01, więc Natalia, możesz w końcu bezkarnie się odzywać? O, pokażę sobie selfie, właśnie. Tak. Dobra, Natalia, klikaj losy, zobaczymy, co tym razem będziesz miała, a będzie to, uwaga, mnożnik razy dwa przez godzinę. Ustawiamy tutaj, widzowie, mnożnik razy dwa. Klikaj sama, bo tak jest łatwiej chyba. Okej, słuchajcie, zjedliśmy kolację, pograliśmy z rodzicami i Natalia teraz już była dużo bardziej wygadana niż poprzednio. Słyszycie? Ona, słuchajcie, non stop gada. Ona ciągle gada. O, nice. Ale... Ty, no powinniś stosować 4 minuty temu. Halo, dawaj, odpalaj. Okej, w takim razie czas na przedostatnie zakręcenie kołem fortuny w dzisiejszym odcinku. I tym razem będzie, uwaga, znowu
znowu godzina bez mówienia tak! Czekajcie, widzowie, Natalia coś mi napisała, uwaga. Tragedia. Powiem wam, widzowie, że ja się cieszę, bo szczerze mówiąc, mam już dosyć, słuchajcie, Natalii gadania w dzisiejszym odcinku. Co? Teraz coś do picia? Jaj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 
czas, Natalia, na ostatnie zakręcenie kołem fortuny. Dobra, Natalia, w takim razie klikaj losuj i zobaczymy, co będziesz miała na ostatnim kole fortuny w dzisiejszym odcinku. A będzie to mnożnik razy dwa. Będę czytała różne artykuły na głos. Nie, znowu nie, widzowie. Po tym, jak Natalia po hiszpańsku czytała mi w kółko jeden artykuł, w lesie sam. Miałem dosyć. Samotne życie i począł szukać sobie towarzysza. Idzie więc pies lasem, patrzy, a sprzeciwka... Widzowie, no, mogę zasnąć. Ile właśnie Natalia przydałeś słów? Ile to jest? 270? I to razy dwa. Okej, słuchajcie, na teraz to widać, że każdy kliknięcie to jest 270. Z racji tego, że jest mnożnik razy dwa, klika dwa razy. I tak co minutę, bo to ci minutę mniej więcej zajęło. Pierz w lesie sam, znudziło mu się samotne życie. Widzowie, jest 23:25. A Natalia, słuchajcie, dalej ciśnie. Zamieszkajmy razem, człowieku. Zgoda, nie złamy się. Ty nie znasz tego jeszcze pamiętasem? Za do domu. Tak, słuchajcie, minuta, ostatnia minuta, Natalia. Nie wiem, czy zdążysz. Stop. Tak jest, widzowie, w końcu, Natalia, proszę cię. Nic już dzisiaj nie mów, dobra? Błagam cię, nie odzywaj się, Natalia, proszę cię. 33,453? No. No to ten ostatni raz to ci tak pomógł, że nie pytaj. Okej, słuchajcie, z racji tego, że na liczniku mamy 33,453. Proszę bardzo, Natalia, 334 zł i 53 grosze dla ciebie. To był chyba jeden z trudniejszych odcinków z płacenia. No właśnie, i chyba jeden, w którym najmniej zarobiłaś, wydaje mi się. To prawda. Ale myślałem, że będzie dużo gorzej, myślałem, że dużo bardziej będę spukany. Tak czy inaczej, troszeczkę ucierpiałem psychicznie po dzisiejszym odcinku, chyba więc... bardziej niż portfelowo. No, zdecydowanie, więc trzeci widzowie ma beczkę w górę. To subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu odcinków. Dawajcie też w komentarzach, za co mógłbym płacić Natalii w kolejnym odcinku. Może coś wykorzystam, nie czytaj komentarzy pod tym filmem. Więc widzowie, dzięki, że byliście. Trzymajcie się i do zobaczenia. Halo!